Witam, 21 lipca 2016, dzień szczególny. Szczególny dla pana Karola, który otrzymał prezent urodzinowy od swojego taty. 18-lecie urodzin to dzień jest szczególny w życiu. Tato, wraz z rodziną, życzy tobie wszystkiego najlepszego oraz ofiaruje najlepsze gołębie długodystansowe z linii Brueggemann-Van de Wegen. Uwielbiasz lotować długie dystanse, szczególnie lot z Paryża? Te gołębie pomogą tobie uzyskać sukces. Do tego samczyka Brueggemann-Van de Wegen, a dodam, że bracia Brueggemann lotują na najdłuższym dystansie w Holandii, 1300 km w locie z Barcelony. Dodam samiczkę, tak zwane linia czarnych stóp, Stickelbau. Ona jest oświeżona tajną bronią tocznowca Jansenem z Holandii. Wobec powyższego parka Brueggemann-Wegen Jansen Stickelbau doda im szybkości, szczególnie w locie z Paryża. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, drogi Karolu, od taty oraz rodziny, parka gołębi dla ciebie. A ode mnie wszystkiego najlepszego w dniu urodzin oraz ten bukiet ślicznych kwiatów. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w dniu 18 urodzin Karol. Witam, 21 lipca 2016, kilka porad hodowlanych. Dzwonią do mnie różni hodowcy z zapytaniami o porady. W ostatnim czasie najczęściej są to sprawy związane ze zdrowotnością gołębi. Otóż najlepszą receptą to jest hodowanie gołębi ekologicznie. To znaczy jak najmniejsza ingerencja środkami farmakologicznymi, czyli antybiotyków nie stosujemy, jedynie po wyraźnym zaleceniu lekarza weterynarii. Na bieżąco podajemy czystą wodę w wysuszonym pojniku, od czasu do czasu zakupujemy nowy pojnik, by ciągle było czyste środowisko. Również karma ze źródła badanego biologicznie, czyli z uznanej firmy na rynku. Kupujemy gotowe mieszanki. Teraz, gdy już zaczynamy treningi lotów gołębi młodych, już karmimy karmą Dieta Plus dla wdowców. Gołębie już są o dobrej muskulaturze. W tej chwili należy tylko utrzymywać właściwą wagę. Obloty rano i wieczorem na zawołanie karmienie. W grytowniku świeży gryt oraz mieszanka mineralna. Dwa razy w tygodniu podajemy do wody witamin. Rozpoczynamy również wywózki 5-10-15 km i wielokrotność do 100 km. Można to stosować z kierunku przyszłych lotów, jak również, tak jak ja to robię, z różnych kierunków. Dbałość o zdrowie
czyli przy każdym wejściu do pojemnika, taksowanie wzrokiem stada hodowlanego. Jednostki wyróżniające się słabym samopoczuciem należy natychmiast dawać do izolatki, gdzie przebywają kwarantannę. Rzecz w tym, by nie dopuścić do infekcji. Loty gołębi dorosłych mają się już ku ukończeniu. Najdłuższe dystanse przed nami. Tak więc gołąb uczestniczący w locie powyżej 500 km. Mówię tu o maratonach 700, 800 i również wielu sympatyków leci kilometraż około 1000. Gołąb powinien mieć minimum 2 tygodnie odpoczynku, by nabrał rezerw, by móc pokonać sukcesem ten dystans. Mój Karol przygotowany do lotu z Le Havre odbył około 10 lotów, jedną 500, 600, 850 i teraz 2 tygodnie odpoczynku, by zmierzyć się z najdłuższym lotem sezonu powyżej 1000 km. Zapraszam do oglądania moich wideoklipów z poradami, również zakupów prezentów dla najbliższych, parki lub dwie, gołębi Flora Verworta lub wyżymaczy gołębi na wszystkie dystanse. Pozdrawiam, Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.